Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na food hall. Mam przed sobą bardzo dużo siatek, ogromne siatki z IKEA i jeszcze tutaj dwie mniejsze wypełnione praktycznie po brzegi. Byliśmy we Francji, a co za tym idzie, jak wróciliśmy do domu, to nie było zbyt wiele w lodówce, więc teraz przy poniedziałku musieliśmy po prostu zrobić zakupy i troszkę właśnie rzeczy na zapas też kupić, bo skończyło mi się na przykład moje mleko owsiane, napój owsiany, więc tak, dzisiaj będą naprawdę bardzo duże zakupy i powiem Wam, że to są pierwsze zakupy od bardzo długiego czasu, kiedy no robiłam je bez listy, nie miałam w ogóle wczoraj po tej właśnie długiej podróży weny, żeby usiąść, zaplanować, co będę gotować, co będę potrzebować, więc to są takie zakupy, produkty, które znam, które lubimy, coś z tego na pewno wyczaruję, jakiś tam pomysł w głowie mam, więc myślę, że może nagram dla Was jakiś foodbook, zobaczycie co jemy znowu, bo wiem, że takie filmy też lubicie. Będzie trochę też takich produktów sezonowych i produktów, które mamy w ogóle pierwszy raz, bo stwierdziliśmy, że chcemy je wypróbować, więc mam nadzieję, że tutaj też coś podpatrzycie może dla siebie. To będą zakupy, myślę, że na ponad tydzień. Naprawdę są olbrzymie, ale to jest jeszcze nie wszystko z tego względu, że dojrzałam w gazetce, która przyszła w tamtym tygodniu. Właśnie miałam wczoraj troszeczkę czasu, żeby ją przejrzeć. Okazało się, że od czwartku będzie w Lidlu u nas tydzień XXL. Jest kilka rzeczy, które bym chciała kupić właśnie w takim dużym opakowaniu, bo wiem, że zjemy, więc na pewno w czwartek się wybiorę na jakieś jeszcze drobne zakupy. Jeszcze raz właśnie do Lidla i sobie uzupełnię właśnie ewentualnie jeszcze to, czego nie kupiłam dzisiaj, co gdzieś tam przeoczyłam, co będę potrzebować. Przede wszystkim do robienia obiadu, bo na kolację czy na śniadanie zawsze się coś wyczaruje. Największy problem jest z obiadami. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy. Pierwsze co, to czekajcie, bo tutaj już zaraz pomidory mi polecą i widzę, że trzęsę statywem. Pierwsza rzecz to dynia. Niko bardzo chciał znowu w tym roku mieć dynię halloweenową, więc dynia. Udało nam się taką ładną, zgrabną, okrągłą kupić, jedną z mniejszych, więc powinno się ją fajnie wykrawać. Dalej, dwa ogórki były w super cenie. Normalnie kosztują nawet i ponad euro już. Widziałam jakiś czas temu euro 19 chyba, dzisiaj za 49 centów, więc super cena. My z Aleksem nie lubimy zielonego ogórka, chyba że w cacykach albo w mizerii, ale nasi chłopcy bardzo lubią, więc wzięłam dwa dla chłopców. Dalej, pomidory, które mi się rozpadły, cztery takie w miarę czerwone, no wy je widzicie na bardziej czerwone, ale one w rzeczywistości aż takie czerwone nie są. Wybaczcie, że tak będę skakać, ale naprawdę mam tu ogromne torby i mogłam w sumie sobie rozłożyć stół, ale trudno i w ogóle też jest paskudna pogoda, przed chwilą zaczęło padać, jest bardzo ciemno, więc też aparat może tak nie za dobrze pokazywać i może być troszkę ciemno czasami. Wzięłam bakłażan, bo pomyślałam sobie, że zrobię lasagne. Mam jeszcze bardzo dużo makaronu, który kupiłam jakiś czas temu do lasagne i chyba zrobię lasagne. To jest mój przepis taki, który... Jakby to powiedzieć, dzięki niemu wprowadzam moim chłopcom do diety bardzo dużo warzyw, bo ja robię taką lasagne warzywną. Dodaję też taki zamiennik wegański mięsa, ale ona ma przede wszystkim bardzo dużo warzyw. No i między innymi właśnie jest bakłażan, jest cukinia, są pomidory, pieczarki. Zawsze też coś dorzucam to, co mam w lodówce i wychodzi super lasagne i chłopcy zajadają, smakują im, nawet nie wiedzą, że jedzą tyle warzyw. Dwa awokado. A się rozgadałam. Tutaj mam fladenbrot. To jest coś a la chlebek pita, tylko że on jest grubszy. I pomyślałam sobie, że zrobimy takie wegetariańskie, czy wegańskie nawet, kebaby. O, więc takie trzy chlebki wzięłam. Jednym się chłopcy podzielą, bo na pewno nikt nie da rady jednego zjeść, więc chłopcy się podzielą. I do tego gdzieś mam też właśnie taki a la gyros, ale to za chwilę. Więc tak, fladenbrot, Niko... Czekajcie, tu mam jeden ser, ten francuski, który bardzo też lubimy. Niko dzisiaj miał ochotę na te serki, więc wzięłam. Raz na jakiś czas mu je kupuję, bo je lubi. Coś, co będziemy mieć pierwszy raz, to są takie wegańskie nuggetsy z Lidla. Nawet nie patrzyłam na skład, ale to jest też taka rzecz, którą, wiecie, takie gotowe produkty my stosujemy raz na jakiś czas, kiedy są awaryjne sytuacje, że nie możemy właśnie
ugotować, nie ma na to czasu, możliwości, a to się robi ekspresowo, takie różne właśnie gotowe produkty. Ja robię tak, że jak coś takiego kupuję to w promocji i potem wsadzam sobie do zamrażarki i używam wtedy, kiedy po prostu właśnie jest taka awaryjna sytuacja, więc ja sobie to zamrożę, zobaczymy, nawet nie wiedziałam, że to jest sosem słodkim z chili, zobaczymy, nie wiem, pomyślałam sobie, że to by można było do takiej tortilli włożyć, do wrapa z sosem. Ja jadłam coś podobnego właśnie we Francji, bardzo mi to smakowało. Zobaczymy, jak będę mieć sytuację awaryjną, to wtedy też zobaczę, co mam w lodówce i coś na pewno z tego wykombinuję. Dalej właśnie taki wegański zamiennik mięsa, myślę, że do lasagne, ale też myślałam, żeby zrobić mielony, bo już dawno nie jedliśmy mielonych. Zobaczymy, na pewno coś tam właśnie wykombinuję, tak jak Wam mówię, nie mam jakiegoś sprecyzowanego planu. Duże opakowanie borówek dla chłopców, wzięłam też dla niego pstrąga łososiowego, bo takiego sobie wybrał. Tak, tutaj mam kolejną małą siatkę, czekajcie, żeby mi naprawdę nic nie spadło, bo mam mnóstwo rzeczy. Masło solone, była promocja, więc wzięłam taka kostka masła, normalnie bez promocji, kosztuje ponad 3 euro, chyba 3,50 czy prawie 3,50, a ja zapłaciłam 2,50, więc, czy nawet 2,40 jakoś tak, więc spoko. Wzięłam też pierwszy raz na próbę takie miodowe papryczki, one są wypełnione serkiem. Z miodem i musztardą. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Też nie patrzyłam na skład, tak mnie coś naszło, żeby coś takiego sobie, nie wiem, może do śniadania, właśnie do pieczywa. Jeszcze jedna kostka masła. Wzięłam fetę, nie było mojego ulubionego tego sera pasterskiego, więc właśnie wzięłam fetę. Tu mam właśnie coś takiego, like gyros. Mieliśmy to jakiś czas temu, też udało mi się to na promce kupić. Dzisiaj tak samo była promka, więc pomyślałam sobie, że jak w tygodniu nie będę mieć za bardzo ochoty, żeby kombinować, gotować, to właśnie z tym fladenbrot, do tego dużo warzyw i ten gyros i zrobimy sobie coś takiego właśnie, ale gyros kebab. Dalej, opakowanie pieczarek, do których tu mi się już dobrał Niko, więc muszę uważać, żeby się nie wysypały. Dalej, nasz chleb, ulubiony majstabrot i tu mam jeszcze właśnie jeden, ten sam. Okej. Wzięłam też krewetki, bo pomyślałam sobie, że zrobię je z cukinią w takim sosie śmietanowym i zrobię albo z ryżem, albo z makaronem, bo mam bardzo dużo, może z makaronem właśnie taki sos i do tego krewetki. Wzięłam opakowanie sera też. I tu mam jeszcze coś, co będziemy mieć pierwszy raz, też było na promce i zobaczymy, czy to jest w ogóle dobre, jakaś mucha mi tu też lata, wybaczcie, coś a la sznycel, czyli coś a la takim schabowy, nie wiem, całkiem to jest duże, wygląda trochę, wiecie, maszynowo robione, bo oba te kawałki są praktycznie tego samego kształtu, więc no cóż, no zobaczymy, czy to będzie dobre, tak jak mówię, nie mieliśmy tego, więc... To jest tak totalnie na próbę. I jeszcze dwie wielkie siaty, pomidorki. Wzięłam te moje ulubione, różnokolorowe, bo one mają fajny smak i one też nie mają tych skórek takich bardzo, bardzo grubych. Natomiast dla Aleksa wzięłam jeszcze takie, bo były na promocji, a wiem, że on te bardzo lubi. Więc dwa opakowania takich pomidorów. Tutaj mam jajka. Oczywiście nie może zabraknąć jogurtu greckiego w moim holu. Aleks zaszalał i wyczaił, że znowu się pojawiły te takie deserki. To jest jogurt grecki, ale z solonym karmelem. Ja Wam go kiedyś pokazywałam, że był w takich dużych opakowaniach. Potem długi, długi czas u nas tego nie było. Chyba wycofano te duże opakowania i zauważyliśmy właśnie w gazetce wczoraj, że będą w takich małych opakowaniach, więc Aleks poszalał, bo wziął aż trzy opakowania, ale to jest, wiecie, coś takiego na smak, raz na jakiś czas. One mają też dłuższą datę, więc trochę poleżą, chociaż znając Aleksa, wiecie, różnie z tym może być. Aleks bardzo przypada ze słodkim. Serek kanapkowy, taki śmietankowy, też go mam zawsze w domu, ostatnio kombinuję i robię z niego sama różne pasty, albo właśnie pasta z tuńczykiem i z tym serkiem. Ostatnio robiłam z musztardą i miodem. Coś takiego można gotowego kupić w Lidlu, a stwierdziłam, że zrobię sama i wyszło pyszne. Trzy puszki pomidorów, też między innymi właśnie do lasagne, ale też chcę mieć w zapasie, jak do mnie tak naszło na jakieś inne przepisy.
Przecenione było ostatnio też. Zsiadłe mleko, wziąłam 2 opakowania. Ja dodaję do koktajli. Czasami robię z kefirem, czasami z jogurtem naturalnym, tym właśnie tym greckim, a czasami z tym zsiadłym mlekiem. Tu też mam zresztą jeden też kefir. Zawsze coś takiego w domu mam. Tu jest też oliwa w tej siatce. Tak mi ciężko się tu dostać. Cukinia. Gruszki wzięłam również, bo ostatnio widziałam, że Aleks też bardzo przypada za gruszkami, więc wzięłam. Oczywiście pomarańcze, jeszcze mam dosyć sporo, ale mam zamiar sokować, więc one mi się przydadzą. I woreczek ziemniaków. A tu w tej drugiej torbie mamy tak, moje ulubione takie szpic papryka. Jak widzicie, one są takie długie, te papryki, one są bardzo smaczne. Nie mają też takiej grubej skórki jak tradycyjna papryka. Wzięłam miks sałat, właśnie może do tego kebaba, tak sobie myślę, że to by fajnie pasowało. Ogrom bananów, bo uwielbiamy, pijemy, mówiłam wam też, codziennie koktajl, czasami sokujemy, więc banany muszą u nas w domu być. Wzięłam dla Niko kalosze, zupełnie przypadkiem, nie wiedziałam, że będą kalosze, w sensie jakoś mi się w gazetce nie rzuciły w oczy, a te, które są, te, które ma w przedszkolu, już widziałam, że niestety, ale robią mu się małe, więc pomyślałam, że wezmę, one były za dychę, więc fajna cena, w ogóle Niko sobie wybrał takie z wielorybami, one w ogóle, jak dziecko chodzi, to się świecą, to już Niko był w ogóle zachwycony, więc i są super ocieplane w środku, więc to jest plus. Więc to nam się przyda i teraz na tą deszczową jesień, właśnie jak teraz leje, ale też nawet gdyby była taka, wiecie, piucha zimą. Niko sobie też wybrał kalendarz adwentowy, taki pociąg z Kinder, nie? Nie wiedziałam właśnie, czy będę mu robić jakieś tam niespodzianki w tym roku i tak dalej. On tak bardzo chciał kinder szokolady, to stwierdziłam, że go dzisiaj wezmę na zakupy, sam sobie wybierze i właśnie wybrał coś takiego. Ja wyczaiłam takie jogurty z karmelem o smaku karmelowego popcornu. O, nie miałam tego nigdy, wzięłam też 2 na próbę. Też pewnie ma tonę cukru, ale to jest, wiecie, też taki deser raz na jakiś czas. I coś, co widziałam w gazetce, to jest taki roślinny jogurt na bazie kokosa. Ja wzięłam wersję z ryżem. Był też taki, to się nazywa w Niemczech gris, czyli taka a la kaszamanna. Oczywiście Niko chciał mi pomóc wykładać na ladę, na taśmę i przebił paznokciami wieczko, więc niestety, ale został ze mną tylko jeden jogurt. Wzięłam 3 napoje owsiane właśnie, żeby mieć w zapasie, bo dzisiaj piłam niestety, ale po urlopie czarną kawę, bo już nie miałam nic w zapasie. I coś, co też sezonowo jest w Lidlu, i te akurat widzę pierwszy raz, to są takie poncze, po prostu coś a la Glückswein, coś takiego, czyli taki poncz bożonarodzeniowy, świąteczny, zimowy, to ma różne nazwy. I w tamtym roku kupiliśmy taki bio, który był w szkle, on był jabłkowy i był bardzo dobry, a w tym roku w Lidlu jest coś takiego, ten jest wiśniowy, a ten drugi jest bardziej jabłkowy, jabłko pomarańcza, a tutaj jest cytryna, wiśnia, jabłuszko, więc zobaczymy, który będzie lepszy, zobaczymy, czy też się coś pojawi jeszcze innego, bo one tutaj w składzie na pewno mają też sporo cukru, ale to wiecie, to też jest coś takiego raz na jakiś czas w tym sezonie jesienno-zimowym, bardziej właśnie zimowym, tak przed świętami, ale stwierdziłam, że wypróbujemy już teraz, który jest lepszy, bo jeżeli się ten bio nie pojawi, ten, który był w tamtym roku, no to na pewno sobie przed świętami któryś z tych właśnie ponczy kupimy, żeby mieć, bo nie wiem, czy będę robić sama, bo w tym roku jesteśmy na święta sami, jesteśmy tutaj w Niemczech, nie jedziemy do Polski, więc będę mieć tyle obowiązków, więc nie wiem, czy będę jeszcze właśnie taki poncz, czy jakiś kompot robić. Moi chłopcy, nie wiem, czy w ogóle by im kompot smakował, więc muszę to dobrze przemyśleć, zastanowić się, żeby właśnie później się nie okazało, że coś się zmarnuje, wiecie, że wydaliśmy bez sensu pieniądze, więc planowanie świąt zostawiam sobie na listopad, na spokojnie sobie to ogarnę, a teraz wzięliśmy na próbę właśnie coś takiego. No i to całe zakupy, trochę tego jest, trochę właśnie widzieliście nowości, trochę produktów sezonowych, zobaczymy, czy to wszystko, co kupiliśmy, będzie dobre.
Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że może pojawi się właśnie za jakiś czas foodbook. Pokażę Wam, co z tych zakupów udało mi się ugotować. Tak jak mówię, dzisiaj totalnie bez planu, ale no widzicie, tu jakiś kebab, tu jakaś lasagna. Myślę też właśnie o tych krewetkach, żeby zrobić w sosie śmietanowym z makaron, więc na pewno coś z tego będzie. Nic się nie zmarnuje. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry. Będzie mi ogromnie miło i mam nadzieję oczywiście, że widzimy się w kolejnym filmie. A jeżeli jesteście na kanale po raz pierwszy, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki. Pa, pa.